Materiały ścienne w postaci proszków do szorowania zębów były już znane w starożytności. I tak na przykład Egipcjanie używali proszków składających się ze zmienionych kopyt wołu, spalonych skorupek jaj i pumeksu. Idąc dalej ku teraźniejszości, na przykład w XVIII wieku Brytyjczycy używali proszku, który składał się z pyłu ceglanego i zmielonej porcelany. Na szczęście było minęło. Wracając do głównego wątku, zastanówmy się, co tak naprawdę powinna robić idealna pasta do czyszczenia zębów. Powinna mieć odpowiednią ścieralność, taką, która usunie zabrudzenia z powierzchni zęba, nie uszkadzając go przy okazji. I tutaj dochodzimy do sody oczyszczonej. Soda oczyszczona według badania uznawana jest za szczególnie interesujący materiał, jeżeli chodzi o składnik past do zębów, ponieważ ma bardzo niską ścieralność, przez długi czas była uznawana za jeden z najdelikatniejszych materiałów ściernych, dzięki czemu może być dodawana w bardzo dużym stężeniu do past do zębów. To stężenie często przekracza nawet 50%, podczas gdy inne substancje, np. korund, dodawane są w stężeniach 1-2%. Przejdźmy do konkretów. Ścieralność past i innych substancji mierzy się za pomocą współczynnika RDA, co oznacza względną ścieralność zębiny. Metoda została opracowana ponad 50 lat temu i do dzisiaj stanowi standardowy test, który jest akceptowany przez Międzynarodową Komisję Normalizacyjną. Wszystkie środki do czyszczenia zębów, niezależnie czy jest to pasta do czyszczenia zębów czy proszek, o RDA mniejszym lub równym 250 uznawane są za bezpieczne i skuteczne. W rzeczywistości testy kliniczne potwierdzają to, że stosowanie przez całe życie właściwej techniki szczotkowania przy użyciu pasty do zębów na RDA 250 lub mniej powoduje ograniczone zużycie zębiny i praktycznie brak zużycia szkliwa. Warto tutaj dodać, że RDA mniejszy lub równe 250 to limit, który jest zalecany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Stomatologiczne. Natomiast Agencja Żywności i Leków zaleca RDA mniejszy lub równe 200. Test na określenie wskaźnika RDA symuluje szczotkowanie zębów na próbkach dentystycznych. Próbki dentystyczne stworzone są z zębów ludzkich bądź krowich, oczywiście uprzednio wyrwanych, i po serii szczotkowań dokonuje się odpowiednich pomiarów. I mamy tutaj odpowiednie limity, przedziały, które są ustalone przez ekspertów. I tak, wszystkie środki do czyszczenia zębów RDA mniejszym lub równym 70 uznawane są za środki o niskiej ścieralności. Środki w przedziale od 70 do 150 są to środki o umiarkowanej ścieralności. Natomiast środki pomiędzy 150 RDA a 250 RDA są środkami o wysokiej ścieralności. Jak to wygląda w praktyce? Dane przedstawione w badaniu pokazują, że pasty do zębów zawierające sodę oczyszczoną wykazały RDA w zakresie od 35 do 134, co mieści się w granicach RDA do 250. Takie wartości RDA można przypisać faktowi, że soda oczyszczona jest jedną z najdelikatniejszych substancji ściernych obecnych w większości past do zębów. Twardość sody oczyszczonej ma taką samą wartość jak twardość zębiny i jest mniejsza od twardości szkliwa oraz innych powszechnie stosowanych środków ściernych do czyszczenia zębów. Mimo że nadal potrzebne są badania, pasty do zębów z sodą oczyszczoną mogą być odpowiednie dla pacjentów z wysokim ryzykiem erozji zębów, ponieważ te pasty mają niższe poziomy ścieralności i mogą zminimalizować zużycie powierzchni zębów. Okej, wyjaśniliśmy już sobie, że pasty do czyszczenia zębów z dodatkiem sody oczyszczonej są jak najbardziej w porządku. Natomiast co z czyszczeniem zębów samą czystą sodą oczyszczoną? Korzystną cechą sody oczyszczonej jest to, że oprócz tego, że ma bardzo niską, niewielką ścieralność, ma również bardzo wysoką rozpuszczalność i ta wysoka rozpuszczalność w połączeniu z niską ścieralnością daje jej RDA na poziomie równym 7. Jest to poziom RDA dla czystej sody oczyszczonej. Mniej ma chyba tylko sama szczoteczka zwilżona wodą. O ile dobrze pamiętam, jest to RDA równe 4. Zaraz, dlaczego pasty z dodatkiem sody oczyszczonej mają większą ścieralność niż sama soda oczyszczona? Pasty do zębów z sodą oczyszczoną mogą zawierać również inne środki ścierne, mając na celu poprawienie jej ścieralności i efektu wybielania. Na przykład dodanie krzemionki do pasty do zębów, która zawiera sodę oczyszczoną, zawsze podwyższy jej ścieralność. A, no spoko. Zdjęcia przedstawiają symulację szczotkowania w okolicy szyjki zęba z pastami do zębów o różnych poziomach ścieralności.
Test polegał na symulacji szczotkowania zębów, które składało się z 35 tysięcy podwójnych pociągnięć szczoteczką przy obciążeniu 200 gramów. Niższa ścieralność, poziom RDA 35, pasta zawierała 50-65% sody oczyszczonej. Średnia ścieralność, pasta z RDA na poziomie 132, zawierająca 10-20% sody oczyszczonej. Wyższa ścieralność, RDA 245, czyli na granicy. Ta pasta nie miała w ogóle sody oczyszczonej. Poza niską ścieralnością, czysta soda oczyszczona jest całkowicie biodegradowalna. Jest zasadą, to oznacza, że neutralizuje kwasy, które są przyczyną erozji zębów oraz wykazuje działanie antybakteryjne w wysokich stężeniach. Oprócz tego doskonale współpracuje z fluorem oraz jest stosunkowo tania. Minusem jest to, że ma słony smak oraz się nie pieni. Mi to osobiście nie przeszkadza, ale wiem, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że pasty do zębów się pienią. I warto tutaj dodać, że te wszystkie blendamenty z drogerii pienią się tylko i wyłącznie dlatego, że dodano do nich przeważnie SLS-y, które by the way nie powinny się raczej znaleźć w paście do zębów. Soda oczyszczona ma długą historię bezpiecznego stosowania, a ja... One more time. Soda oczyszczona ma długą historię bezpiecznego stosowania oraz jest substancją całkowicie zatwierdzoną i akceptowaną przez Agencję Żywności i Leków. Tak sobie tutaj mówię o tej sodzie oczyszczonej, że chyba sama siebie przekonałam, żeby co jakiś czas mieszać sobie taki własnoręczny proszek do czyszczenia zębów. Przepis na proszek zamieszczę w którymś z kolejnych filmików, bo nie lubię tasiemców i mogę to zrobić. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa! Pa! Myślę, że może wyszło.